Sergei Radchenko. This is a man's world. Krzysztof Główka. Mobilizacji dzisiaj idę walczyć, mamo. Krew poddałem tym hektarom. Ziemi wolnej nas dekalog, w rękach prąd, w oczach prąd. Na barykadach być ofiarą wiary krąg. W imię następnych pokoleń ideałom swoim hołd. Już pierwsze ciosy ze strony Krzysztofa Kowackiego na tułów, prawy z dołu. Obniżona pozycja na nogę zakroczną, tylną. Widać, że tutaj nawet jeśli przygotowuje atak, to jest bardziej bezpieczny. Jeśli chodzi o ataki przeciwnika z prawej ręki, teraz dobry blok po raz kolejny Polaka. Zdaję sobie sprawę, że Krzysztof Kowacki ma argumenty w ręku, szczególnie w lewej ręce, a więc no unika, tak jak powiedziałem, tych wydłużonych konfrontacji z Polakiem. W momencie, kiedy Głowacki próbuje skrócić dystans, natomiast wchodzi w blok, tak jak w tej chwili, i z bloku w tempo próbuje odpowiadać. Szuka właściwego dystansu Krzysztof Głowacki. Prawa ręka na tułowiu, tutaj tą prawą próbował parę razy trafić. No, po raz kolejny wyprzedził lewym prostym Radchenko próbę ataku, czy początek ataku Krzysztofa Głowackiego, a więc no jak na razie mamy trzecią rundę pojedynku zakontraktowego na 8 rund, gdzie Ukrainiec no prezentuje się, no przegrywa oczywiście te rundy, natomiast prezentuje się całkiem nieźle. Krzysztof Głowacki będzie próbował go trafić tym lewym albo lewym prostym, albo lewym sierpowym. Zastawił się na blok, tak jak w tej chwili, przepuścił pierwszy atak i strzelił lewym sierpowym, tak, w tył głowy Głowackiego. Dokładnie. Przepuścił pierwszy atak pracą nóg i natychmiast próba kontrataku. No teraz przyjął prawy prosty Głowackiego i odpowiedział natychmiast swoim prawym, a więc no widać, że tutaj zapomniał o respekcie Sergiej Radchenko, że boksuje z byłym mistrzem świata. I cały czas trzymaj go lewą, pokrzykuje sekundę. No tak, ale dobrze, że Krzysztof Głowacki zmienił teraz taktykę ataku. Przedtem atakował prawym, lewym, a teraz wreszcie po tym podwójnym prawym zaatakował na tułów. Doszedł ten lewy prosty, ale już mamy rewanż lewym sierpowym Ukraińca, który no momentalnie nad prawą ręką Polaka ulokował bezpośredni lewy sierpowy. No, trafił Ukrainiec lewym sierpowym, przepuścił pierwszy atak, natomiast no, doskonały, prawy bezpośredni, za dystansu Radchenko, on wyczekuje tutaj, dystansuje lewą ręką, czeka, no, teraz z kolei udana akcja Polaka, spóźnił się z tym odchyleniem Ukrainiec i otrzymał mocny lewy prosty. Ale teraz strzelił potężnym prawym, odskoczyła głowa Głowackiego. Po raz kolejny prawa ręka Ukraińca doszła do celu i on natychmiast, proszę zwrócić uwagę, on natychmiast wydłuża dystans, z dużą swobodą przechodzi w lewo, prawo. No i mamy, nie było, zaraz zobaczymy. Na powtórce, no teraz, o! Proszę Państwa, może dojść do sensacji, tak, po raz kolejny, Głowacki na deskach. Ależ to się dzieje. Niesamowita sensacja, nikt się tego nie spodziewał. No i przyznam się szczerze, ma wielką szansę Sergiej Radchenko wykorzystać tą sytuację. Ile do końca? 39 sekund tej rundy. Jeden, ale tu może ale wojna, proszę Państwa. Ale to może być w drugą stronę też. Tak, teraz chwieje się Radchenko. Zainkasował mocny cios. On teraz chce przeklinczować. No jedna z najbardziej dramatycznych rund. Za szybko. Dobrze, no. Przede wszystkim za szybko Sergiej Radchenko uwierzył, że jest już po walce. Zaryzykował po raz kolejny prawy Ukraińca. Odpowiada Głowacki, ale jeszcze jest zamroczony, proszę Państwa. Cios na tułów. Teraz mądrość ringowa i doświadczenie może tu zdecydować.
Proszę Państwa, runda roku, runda roku. Ta walka, ta runda ratuje całą galę. Teraz dużo ostrożniej boksuje Głowacki. Doświadczenie ma Sergiej Radczenko w samej technice walki, niezależnie od tego, że tych walk zawodowych ma niewiele. Znowu po raz kolejny prawy bezpośredni i wydłużenie dystansu ze strony Ukraińca. Czyli on powtarza cały czas ten sam scenariusz. Prawy proste i właściwie wszystkie prawe proste wchodzą. No ta obrona Głowackiego przed prawymi prostymi pozostawia wiele do życzenia. Widzi bardzo dużo Ukrainiec. Widać, że czyta Głowackiego. Tak, również Radczenko czeka na atak Głowackiego. Przyjął teraz na blok, co prawda spóźnił się z tym prawym prostym. Stąd jakby z jednej strony oczekiwanie na błędy. Proszę bardzo. Przyblokował, dostał dwa ciosy na tułów Radczenko, ale próba odpowiedzi prawym sierpowym w momencie, kiedy Głowacki cofał się do tyłu. No, teraz mocny prawy Ukraińca po raz kolejny. Poczuł, że trafił. No, odpowiedź Głowackiego prawym sierpem. I znowu wymiana. No, dramatyczna ósma runda. Minuta 21 do końca tego pojedynku. Agresywniejszy jest Głowacki w tej rundzie. No myślę, że pod względem kondycyjnym wytrzymał lepiej trudy tego pojedynku. Widać, że tutaj Radczenko już nie ma tej dynamiki. Ostatnie 10 sekund tej dramatycznej, znakomitej walki. Bardzo dobry pojedynek. I koniec. No myślę, że tutaj nie ulega wątpliwości. Wygrał Krzysztof Głowacki. Ale na piąta runda dwoma punktami dla Radczenki. No brawa dla Radczenki. Eugeniusz Tuszyński, Przemysław Moszumański oraz Leszek Jankowiak byli jednomyślni. Wszyscy trzej wskazali punktową wygraną 77-74. Jednogłośnie na punkty zwycięża Krzysztof Główka Głowacki! Sveriges Knockout Promotions.